Proszę Państwa, jesteśmy w parku w Wólce Domaszewskiej. Oczywiście park położony jest na granicy Wólka Domaszewska i Sofibór. Dzisiaj budujemy w tym miejscu skate park i oczywiście w budowie jest boisko do piłki nożnej. Obie inwestycje robione są w ramach dofinansowania z programu Sportowa Polska. Kolejny rok robimy inwestycje z programu Sportowa Polska. Tu w tym miejscu jeszcze, proszę Państwa, staną gotowe elementy do skateparku. Natomiast no, cała inwestycja zostanie skończona w przyszłym roku 2023. Koszt inwestycji, ale to taki zbiorczy koszt, bo chodzi o inwestycje tutaj w Wólce Domaszewskiej, w Burcu i w Wojcieszkowie, jest niespełna 3 miliony złotych. Robimy to z myślą przede wszystkim o młodzieży, o dzieciach i o wszystkich grupach społecznych, ponieważ to miejsce pokazuje, że może się spotkać tutaj każdy. Tak, dzisiaj jest, proszę Państwa, otwarcie altany. Oczywiście skąd się ta altana wzięła, skąd ten pomysł? Działa w powiecie łukowskim lokalna grupa działania. To jest taka organizacja, która też pisze projekty. Ponieważ na terenie powiatu łukowskiego jest kilka gmin, wszystkie gminy należą do lokalnej grupy działania i ta altana, którą dzisiaj możemy podziwiać w Wólce Domaszewskiej, znajduje się na szlaku turystycznym. To takie przedsięwzięcie, które LGD podjęło przed laty. Dzisiaj tym szlakiem turystycznym jadąc od strony Sarnowa w kierunku Sofiboru, przy tych szlakach buduje się właśnie takie miejsca spotkań, lokalne miejsca spotkań dla każdego, dla młodzieży, dla dzieci, dla seniorów. Tak jak powiedziałam, dla każdego. No zgadza się, jak najbardziej. Bardzo fajnie, że starsi z młodymi mogą się integrować. To jest bardzo miłe. Czujemy się tacy troszeczkę młodsi przy okazji, jak jest młodzież wśród nas. Znaczy no, w tej chwili jest tego, jest remont, ale no, kiedyś było ładnie, ale wygląda na to, że będzie jeszcze ładniej. Blisko mamy, przychodzimy na spotkania. Bardzo jesteśmy zadowoleni, bo po prostu takie ćwiczymy i po przy kawce sobie poćwiczymy, porozmawiamy sobie, pośpiewamy sobie. Te panie, które prowadzą, są bardzo miłe dla nas, także jesteśmy bardzo zadowoleni. No bardzo dobrze. Widzę, że taka piękna altanka jest, no i widzę i dzieci, i nas, takich tych seniorów, bardzo dużo, także myślę, że wszystko wyjdzie bardzo dobrze. No jesteśmy wdzięczni pani wójt, bo to jest tylko zasługa pani wójt, że takie piękna i altanka, i boisko, i jesteśmy bardzo zadowoleni. Trzeba no, bardzo podziękować pani wójt za to, że dba. No, właściwie nie każdy ma taki podobny charakter do mnie, ale sądzę, że każdy chyba lubi starszych mieszkańców. To tak naprawdę rozmowa z takimi starszymi paniami lub panami jest naprawdę przyjemna. No na przykład jak do mnie mówią skargi, chociaż mnie nie znają, to jest naprawdę takie miłe. Tak, ja już tutaj byłam, przychodziłam, patrzyłam, tak przechodziłam sobie z koleżanką i tak najpierw popatrzyliśmy na to, co oni tutaj wybudowali, bo mnie tutaj właśnie długo nie było i tak sobie popatrzyłam na tą altanę i zobaczyłam, że nie ma trawy i tak sobie pomyśleliśmy, co tutaj się dzieje, ale tak później pomyśleliśmy razem, że tutaj jest naprawdę ładnie.